Witam was wszystkich bardzo serdecznie na nowym kanale Cubesonics and dzisiaj będziemy odpakowywać paczkę od Ant Center, w której są nie mrówki, bo mrówki są tam za mną, które już dostałem we wtorek ten, a dzisiaj mi przyszła jest czwartek paczka z dekoracjami piaskiem i też dzisiaj mi przyszła arena formikarium. No i taki sam przycisk jak ten, kliknijcie tam na dole i ja już was zapraszam do kolejnej części odcinka. Dobra, więc mamy już tutaj paczkę, to będzie szybkie otwieranie. Zobacz, będziemy się widzieć jak już otworzę tą paczkę po prostu. Mamy już tutaj otwarte, tutaj Andender Pig, tutaj mamy różne tutaj piaski, tutaj mamy żwirek. Tutaj mamy żwirek żółty, tutaj mamy piasek kwarcowy, drugi piasek kwarcowy, dużo, tutaj 300 gram chyba, tam po 100 pakowane, nie pamiętam. Kolejny żwirek, żółty piasek, mi bardzo pomoże, higrometr. Dobra, a my widzimy się dekorowaniu tego tutaj terrarium. Dobra, więc pierwsze co zrobimy to nawodnimy sobie tutaj gąbeczkę. Dobra, więc pierwsze co sypiemy, biały piasek kwarcowy. Kurde, pójdę wam tutaj pokażę oczywiście z góry. Tak, żebyśmy nie przesypali, bo już tutaj wejdzie żółty piasek. Nie wiem czym to tutaj zrobić. Tutaj tym pudełeczkiem od tego. Pyk. Nasypaliśmy pół pudełeczka, więc trochę dużo. Dobra, i teraz będziemy dawać biały, ja to później bardziej podekoruję. Znaczy nie biały, tylko żółty piasek. Dobra, więc dajemy tutaj teraz. Dobra, mamy. Mogliśmy trochę mniej piasku nasypać, ale to nic. Dobra, teraz nam to pokażę z góry. Tak to wygląda. Na razie bez żwirku. Teraz będziemy dać żwirek tutaj na tą górkę, tutaj na rękę wysypię i dam tutaj ten róg. Trochę? Tylko w ten róg, lekatu. Ten? Nie ten, mówię ci, pokazuję w ten, tak. One sobie mrówki same przeniosą, tam sobie przyniosą mróweczki i tutaj możemy jeszcze pyk, pyk. Tak. Jeszcze na tym łączeniu tutaj sobie wysypiemy. Dobra, więc teraz to tak wygląda z góry. Jest dobrze, mogło być lepiej, ale to jest moja pierwsza runa, którą robię, więc jest git. Dobra, więc dajemy tutaj to poidełko, tutaj wróg. I no, tu też tutaj przyzdobić, nie mamy więcej przyzdobienia, więc tyle wystarczy. Damy tutaj, o, na razie, bo mi się nie chce tego przyklejać, więc damy to tutaj, jest git. Jeszcze żwirek tutaj damy. Mrówki oczywiście sobie same tutaj to jakoś poprzestawiamy, jak będą chciały. No i co? I teraz możemy w sumie przekładać mrówki. Albo jeszcze damy tutaj jedną rzecz. Dobra, więc teraz tutaj dajemy jeszcze jedzenie wysypujemy gdzieś tutaj po arenie. Tutaj, żeby sobie poprzestawiały w różnych miejscach. No i mamy. No i teraz tak to z góry wygląda. No myślę, że jak na moją pierwszą arenę to jest dosyć dobrze, więc lepiej nie przesadzać tutaj. Więc jest git, więc za chwilę przedstawiamy tutaj mrówki. No i tutaj macie moje mrówki Messer Barbareus. I'm done chasing, got big dreams, bigger things impatient. Who's at the top, think they need replacement? Who's at the top, think I'm gonna erase them? No niestety nie zmieszczą się tutaj na, żeby tak je dać. Więc trzeba tutaj połączyć je wężykiem. Odkładamy tutaj i teraz będziemy dawać wężyk, który... I tutaj damy. Dobra.
Dobra, więc mamy już podpięte tutaj mrówki, już wam pokażę. I będziemy się w sumie żegnać i następna akwizycja będzie z tego, jak one się tutaj wprowadzą. Dobra, więc tutaj mamy moje mrówki Messer Barbarus, tutaj jest królowa po drugiej stronie. No i w takim sposobem, patrzcie jaką mają nieczystą probówkę. Mam nadzieję, że się tutaj przenoszą do tego pięknego formikarium. No może dla was może nie być piękne, ale dla mnie jak na pierwszy raz jest git, to jedynie co oczywiście stąd zniknie do tamtej, z którejś z komór. Ale tu jest git na moje umiejętności, chociaż mi i siostrze się trochę sypło piasku. Tutaj jest gruba warstwa, ale to się naprawi, więc no tutaj mamy poidełko. No i czekamy, aż któraś się przeniesie. No i tym paniamy akcentem żegnam was w dzisiejszym odcinku. Przepraszam za jakość, ale to jest mój jakość, jak i ogólnie cały odcinek, ale to był mój pierwszy odcinek i trochę się stresowałem, bo to jest jednak trochę inny kanał niż mój poprzedni, więc bardzo się cieszę i następny filmik będzie na pewno lepszy. Do zobaczenia, cześć. Subskrybujcie oczywiście kanał, cześć.